Więc mamy z jednej strony przekonanie o tym, że ten świat zaraz się skończy, a z drugiej strony jakby tą praktykę, z którą, której jakoś trzeba sobie poradzić. Z jednej strony to no jednak takie ludzkie pragnienie, żeby sobie właśnie jakoś w tym świecie poradzić i mieć w nim minimum bezpieczeństwa. Z drugiej strony męczenników jako ideał, tak? I męczeństwo jako pewien ideał, do którego właściwie chrześcijanin wręcz powinien dążyć. Tak? Znaczy, chrześcijanin na przykład nie ma się sam denuncjować przed rzymską władzą, tak? Ale ma żyć w nieustającej gotowości do tego ostatecznego świadectwa. Ci pierwsi chrześcijanie przez te 400 lat naprawdę jakby są wychowywani w ten sposób. Tak? W każdej chwili mogą zapukać i przyjść i wtedy daje się to ostateczne świadectwo. Chyba w trzecim wieku naszej ery, z tego co pamiętam, miało miejsce takie wielkie prześladowanie, jedno z takich nielicznych prześladowań, które władza rzymska rzeczywiście zorganizowała, tak? Co zresztą było skądinąd objawem jej słabości, bo ona się przestraszyła w pewnym momencie, że tych chrześcijan jest tak dużo. No i tam wzywano obywateli, kazano im właśnie składać jakieś przysięgi, czy tam jakieś oddawać cześć wizerunkom cesarzy i w ten sposób odsiewano, prawda, chrześcijan od niechrześcijan. Wtedy akurat bardzo dużo ludzi się załamało, to znaczy bardzo dużo chrześcijan wykonało ten gest podporządkowania, a potem chciało wrócić do kościoła. Tak, wielka była dyskusja w tym wczesnym kościele, co z nimi zrobić, tak? Jak ich potraktować, tych, którzy właśnie nie dali świadectwa, tylko się dali złamać, i bardzo też duży spór o to ostatecznie, jak w ogóle, co w ogóle robić z takimi ludźmi. Więc ten ideał heroizmu, on jest cały czas obecny, tak, w tym życiu chrześcijańskim, nawet w czasach, kiedy właśnie to życie się jakby staje w jakimś sensie coraz bardziej ziemskie. Kościół oczywiście głosi także, znaczy nie Kościół, przepraszam, Ewangelie głoszą właściwie dosyć radykalną równość ludzi. Święty Paweł, który, jego teksty są dwuznaczne, różne rzeczy można w nich znaleźć, no ale zawsze się przywołuje taki cytat, prawda, że wobec Boga właśnie nie ma już ani Żyda, ani Greka, ani kobiety, ani mężczyzny, tak, ani wolnego, ani niewolnika, czyli jakby to jest taki pasus, tak, że wszyscy są równi wobec Boga. Tak? No ale znowu, praktyka tego życia jest taka, że w tych gminach chrześcijańskich nie wszyscy są równi. Nie tylko dlatego, że niektórzy zostają biskupami, ale też dlatego, że do tych gmin jednak dołączają ludzie często bardzo bogaci. No i okazuje się potem w praktyce, że funkcjonują na nieco innych zasadach niż biedniejsi współwyznawcy i współwyznawczynie. W IV wieku naszej ery, na początku IV wieku naszej ery, toczy się w cesarstwie rzymskim walka o władzę między różnymi pretendentami do korony cesarskiej. W decydującym momencie, tuż przed bitwą, która ma przynieść całkowite zwycięstwo albo całkowitą klęskę, jeden z owych pretendentów, niejaki Konstantyn, ma sen. I w tym śnie widzi znak i słyszy głos, który mówi mu: pod tym znakiem zwyciężaj. Najprawdopodobniej, jak się wydaje, ten znak to musiał być tak zwany monogram. Źle piszę oczywiście. Złożony z dwóch nałożonych na siebie greckich liter. Greckiej litery hi i greckiej litery r, czyli ro, czyli hi, ro, czyli Christos. Tak? Ten taki symbol, to jak właśnie ten nałożony na siebie x i litera r, jakby jest takim jednym z chrześcijańskich symboli odnoszących się właśnie do Chrystusa. No i ów Konstantyn każe wyryć ten znak na tarczach swoich żołnierzy, idzie do bitwy, zwycięża i zaraz po swoim zwycięstwie wydaje edykt tolerancyjny, to znaczy ogłasza, że chrześcijaństwo będzie odtąd religią tolerowaną. 313 rok naszej ery, Konstantyn Wielki, tak zwany edykt mediolański. Chrześcijaństwo staje się, jak mówię, religią tolerowaną, ale w ciągu jednego pokolenia z religii tolerowanej staje się tak naprawdę oficjalną religią imperium. To jest znowu taka zmiana, którą bardzo trudno wytłumaczyć. To znaczy, to się po prostu naprawdę stało tak. Znaczy, oczywiście tych chrześcijan już jest w tym imperium bardzo dużo. Sam Konstantyn na pewno umiera jako chrześcijanin. Istnieją spory co do tego, kiedy on do kościoła oficjalnie przystąpił. Czy jeszcze za życia, czy dopiero na łożu śmierci. Są różne hipotezy na ten temat. Wychowuje swoich synów już po chrześcijańsku. Jego matka Helena, święta Helena, bardzo ważna święta w kościele wschodnim greckim, wsławiła się między innymi tym, że udała się do Jerozolimy i tam metodą empiryczną odszukała krzyż, na którym ukrzyżowano Jezusa. To znaczy tam, wiecie, na tym wzgórzu Golgota było dużo krzyży porzuconych, bo to było miejsce straceń, od wieków używane.
No i święta Helena tak długo kładła różne krzyże na różnych kalekich i chorych, aż w końcu któryś ozdrowiał. I w ten sposób odnalazła ten właściwy krzyż. I oboje z Konstantynem fundowali w Rzymie i w różnych innych miastach imperium, w tym w nowej stolicy, którą Konstantyn założył, czyli w Konstantynopolu, fundowali mnóstwo wspaniałych kościołów. Tak? Także właściwie od początku, od tego, ten edykt mediolański jest taki właśnie pod tytułem, że tolerujemy, ale polityka cesarska jest taka, że Kościół staje się ważnym elementem tej polityki. I chrześcijaństwo w ciągu jednego pokolenia, jak mówię, z religii prześladowanej, ale rozwijającej się bardzo bujnie, staje się religią popieraną, a w ciągu kilku następnych pokoleń religią dominującą w imperium. No właśnie ten film Agora, o którym wspominałam, i ta historia Hypatii, to jest dokładnie ten moment, tak? Znaczy to jest ten moment, w którym właśnie chrześcijaństwo wygrywa. I mamy starcie tego świata pogańskiego ze światem chrześcijańskim. Książka Marii Dzielskiej, Hypatia z Aleksandrii, to jest książka, która akurat broni aleksandryjskiego kościoła przed zarzutami odpowiedzialności za śmierć Hypatii, ale uchodzi za jedną z najlepszych książek na ten temat. Bardzo fajnie ją sobie zestawić właśnie z tym filmem, bo fakty są te same, tak, interpretacje się różnią trochę. No, w każdym razie Bo to uderzenie tego oficjalnego kościoła idzie między innymi właśnie w grecką naukę i w grecką filozofię, chociaż tutaj właśnie znowu, jak zaraz powiem, ten związek między kościołem a grecką filozofią jest bardzo złożony. Z punktu widzenia tego heroizmu wpisanego w ideały chrześcijańskie powstaje bardzo dziwna sytuacja. No bo oto jesteśmy już kościołem uznanym i męczenników już w zasadzie nie ma, tak? Albo zdarzają się coraz rzadziej i już w zupełnie innych okolicznościach. Charakterystyczne jest to, że mniej więcej w tym czasie, kiedy właśnie chrześcijaństwo zyskuje sobie ten status uznany, rodzi się wśród chrześcijan zupełnie nowy ruch, mianowicie ruch monastyczny. Zaczyna się w Egipcie. Pierwszą chyba taką historycznie poświadczoną postacią jest niejaki Antoni. To jest albo koniec III, albo początek IV wieku naszej ery. Tak? To jest ten moment przełomowy dla chrześcijaństwa w każdym bądź razie. Ów Antoni właśnie któregoś dnia w kościele, usłyszawszy te słowa, rozdaj wszystko, co masz ubogim i idź za mną, postanowił potraktować je całkowicie dosłownie. Był to człowiek dość majętny, umieścił swoją siostrę w jakimś zgromadzeniu pobożnych dziewic, natomiast sam, zostawiwszy właśnie wszystko, co miał, cały swój ziemski majątek, udał się na pustynię egipską, żeby tam zamieszkać i tam poświęcić życie na modlitwy. Egipt, no to wiadomo, jest Nil, jest pas żyznej ziemi wzdłuż Nilu, dalej zaczyna się pustynia, na dodatek jeszcze ta pustynia, to jest też dosyć ważne, ona była od czasów najdawniejszych wykorzystywana na cmentarze. Tam jest mnóstwo starych, staroegipskich grobowców opuszczonych, z punktu widzenia chrześcijan oczywiście wymalowanych wizerunkami demonów. A nawet w ogóle ta pustynia to jest takie demoniczne miejsce. Udanie się na pustynię ma taki jakby charakter takiego podwójnego zerwania, to znaczy nie tylko człowiek się oddala od ludzkich siedzib, tak, od kontaktu z innymi ludźmi, wychodzi poza świat, poza społeczność, ale wydaje się również właśnie niejako w ręce demonów, które tym światem pustynnym, nieludzkim rządzą. Oczywiście chrześcijanie nie są pierwszymi, którzy tak robili. Wiemy z Ewangelii, że święty Jan Chrzciciel też siedział na pustyni przez większą część swojego życia, żywiąc się szarańczą i miodem i nosząc skóry zwierzęce. Mówiłam o tym, że wiąże się postać Jana Chrzciciela z ruchem Esseńczyków, tak? I wiemy, że przynajmniej na pewno wśród Żydów jakby tego typu pomysły na życie, tak? Właśnie takie oddanie się Bogu w ten sposób, że się wychodzi poza świat ludzki, były praktykowane. To jest praktyka istniejąca, tak? Taki samotna walka duchowa. Chrześcijaństwo zrobi z tego jedną w ogóle z takich ważniejszych swoich dróg. Antoni jest typem pustelnika. To znaczy człowieka, który samotnie się na tą pustynię udaje. I teraz znowu jeszcze jeden element do naszego obrazka. Późne cesarstwo rzymskie, jeśli w ogóle można mówić o jakimś tak zwanym zeitgeiście, tak, czyli duchu czasów, to ono jest neoplatońskie. Wielki grecki filozof Platon powraca, znaczy jego filozofia tak jakby staje się ważną filozofią, co więcej zostaje przetworzona przez jego późnych uczniów. Platon to jest V wiek przed naszą erą, jesteśmy w III-IV wieku naszej ery. Ten platonizm nabiera nowego charakteru
bardzo mocno w tym późnym cesarstwie rzymskim jest grany taki wątek, który u Platona jest dosyć subtelnie jeszcze zaznaczony, mianowicie taki wątek bardzo ostrego przeciwstawienia duszy i ciała, materii i ducha. Do tego stopnia, że o jednym z najsłynniejszych właśnie takich neoplatońskich, późnoantycznych filozofów jego uczeń napisał, że wstydził się, że miał ciało. To będzie zresztą też u tej Hypatii, która jest ewidentnie neoplatoniczką. Tak? I ona też ma jakiś problem, jakby cielesność staje się problemem w tym późnoantycznym świecie. Chrześcijaństwo, którego relacja z filozofią grecką, jak mówię, jest bardzo złożona, spasowuje się w tego ducha czasów. To znaczy rzeczywiście w chrześcijaństwie też zaczyna grać bardzo silnie to przeciwstawienie właśnie ciała i ducha. Kiedyś to ciało trzeba było złamać w tym sensie, że właśnie to ciało miało być gotowe do tego męczeństwa, tak, że w celu uwolnienia ducha. Teraz w tym późnym antyku generalnie ciało staje się wrogiem. Nie wrogiem ostatecznym. W chrześcijaństwie jest zawsze jakaś taka granica. No nie wolno na przykład chrześcijanowi popełnić samobójstwa, tak, w celu pokonania własnego ciała. Jeden z wielkich teologów wczesnego chrześcijaństwa, bardzo ważny zresztą do dzisiaj dla kościoła wschodniego, prawosławnego, Orygenes podobno sam siebie wykastrował, żeby pokonać swoje własne ciało. I to jest już gest uważany za taki graniczny, za generalnie jednak nieco przesadny. Ciało należy dyscyplinować, pokonywać, walczyć z nim, walczyć z jego pokusami, ale właśnie nie okaleczać aż tak bardzo. Tak? Tutaj jakby ci chrześcijańscy właśnie tacy bojownicy ducha, tak? Oni jakby trwają na takiej dziwnej, płynnej granicy właśnie między samoopanowaniem, a samozniszczeniem. Tak? I starają się jednak jej nie przekraczać. Ten gest Orygenesa przy całej jakby wielkości, ważności Orygenesa, on uchodzi za już za nieco przesadny. No ale to udanie się na pustynię z kolei staje się właśnie pewnego rodzaju wzorcowym sposobem postępowania. No bo oto siedzi sobie Antoni na tej pustyni, tak? No i demon go kusi. Oczywiście kusi go również pokusami cielesnymi. W sztuce chrześcijańskiej znajdziemy wątek kuszenia świętego Antoniego, najsłynniejszy oczywiście u Boscha, tak? Ale to jest właśnie jeden z tych toposów sztuki chrześcijańskiej. Tak? Święty Antoni i to, co mu się jawi, kiedy on siedzi na tej pustyni. W związku z tym ci chrześcijańscy pustelnicy wypracowują też pewną technikę, pewną praktykę duchową, mianowicie oni zaczynają na tej pustyni prowadzić bardzo dogłębną introspekcję. Ponieważ rzeczywiście oni tam siedzą tak modląc się, głównym zajęciem jest po prostu modlitwa, poszczą bardzo dużo, ograniczają sobie sen, oczywiście w ramach zwalczania pokus ciała się nie myją, mówimy o cywilizacji, która jest nieprawdopodobnie higieniczna. Tak? Cywilizacja grecko-rzymska naprawdę uwielbia się myć i łaźnia jest w ogóle instytucją w tym świecie. Tak? To zerwanie tych chrześcijańskich anachoretów z przyjemnościami ciała, pokonywanie ciała, zaczyna się od niejedzenia, brak jedzenia, brak seksu, brak mycia i brak snu. Tak? To są te podstawowe jakby rzeczy, na które ci ludzie się skazują. No ale w związku z tym, wiecie, no, to się nazywa uczenie deprywacja sensoryczna, podaje rzeczy, w ogóle autodeprywacja. Człowiek, który nie je, nie śpi, ma wizję bez żadnych dodatkowych środków tak wspomagających. Więc na tej pustyni, znaczy tam się rzeczywiście dzieją rzeczy straszne, tak, w jakimś sensie. To nie jest wymysł, tak, że ci pustelnicy właśnie mają wizję, czy rozmawiają z demonami i duchami. Oni naprawdę te wizje mają. I jednocześnie no właśnie oni muszą cały czas prowadzić taki wewnętrzny dialog sami ze sobą, badać swoją duszę, bo oni słysząc różne głosy muszą na przykład umieć odróżnić, które pochodzą od aniołów, a które od demonów, które są częścią walki, a które są pomocą w tej walce. Kuszenie, tak, wszelkiego rodzaju pokusy, na które są skazani, wszelkiego rodzaju próby, które przechodzą, to już właśnie nie są te próby męczeńskie, tak, 5 minut na arenie, tylko to jest całe życie w takiej walce. I z tego heroizmu chrześcijańskich pustelników, no właśnie rodzi się zupełnie nowy typ introspekcji, w zasadzie nieznany temu światu grecko-rzymskiemu. Takiej analizy własnego, jakby każdego drgnienia własnej duszy nikt wcześniej nie prowadził. Pierwszym człowiekiem, który to zapisze w takiej naprawdę pięknej, literackiej formie, będzie święty Augustyn, o którym też za chwilę dwa słowa. I w zasadzie wyznania świętego Augustyna,
czyli jego pamiętnik takiej właśnie drogi duchowej oraz solilokwia, czyli taki wewnętrzny dialog samego, jakby duszy samą z sobą, one w ogóle wyznaczą dla całej literatury Zachodu pewien model autobiografii. Tak? Znaczy, autobiografia się w jakimś sensie, jako w ogóle pomysł, tak, że można tak opisać historię rozwoju własnego ducha, ona się gdzieś między innymi z tej egipskiej i syryjskiej pustyni wywodzi.